Tajemniczy gość. Mia! Dziadek! Wiem, że dzieciaki nie cierpią, kiedy dziadkowie mówią im, jak bardzo urosły. Więc nic nie powiem. Śmiało mów. Aleś ty urosła, Mia. Wciąż masz ten samochód? Jest chyba starszy od ciebie. O, masz rację. Ale ja i on świetnie się trzymamy. Prawda? O, świetnie. Długo czekałem, aż wreszcie odpadnie. Czy ten samochód miauczy? Rozumiem stukanie, ale to jest dziwne. Otwórz je. To dla ciebie. O, naprawdę? Jaka śliczna kicia. Mówiła mi, jak ma na imię, ale nie pamiętam, jakoś tak. To było... Mimi? No właśnie, Mimi. Cześć, Mimi. Jejku, masz konia? Tak, to jest Johnny. No wiem, że nie wygląda zbyt... Co ty opowiadasz? Jest przepiękny. Wszystko tu jest przepiękne. Nareszcie znalazłem swoje miejsce. Reszta mojego zwierzyńca jest tam, a z tyłu jest warzywnik. Robi się z ciebie prawdziwy farmer. To takie zaskakujące. Może i tak. Tarzan! Mia przyjechała! Tarzan? Wspominałeś o innych zwierzętach. To są Gypsy i King. To Berta. Tuka z rodzinką. Jeszcze kaczki, gęsi. A tam są kury. Chodź, pokażę ci twój pokój. Au! Sorki, to było niechcący. Nic nie szkodzi. Uderzyłem się. Pewnie nawet nie ma śladu, co? Nie. Żadnych poważnych obrażeń. Jestem Mario. Mia. Wiesz co? Chyba powinnam pójść do dziadka. Mario pomaga mi w gospodarstwie. Fajne? O, dziadku, pokaż mi mój pokój. Wybacz, jest nieduży i trochę zagracony, ale nie byłem do końca pewien, co ci się spodoba. Znalazłem kilka rzeczy z waszego starego domu. Rodzice lubili tę śmieszną fryzurę. Zostawię cię, żebyś się rozgościła. Zejdź, jak będziesz gotowa. Później trochę tu posprzątamy, dobrze? Zaraz do ciebie wrócę, słowo. Cześć, Mia. Podaj hasło. Gdy straży brak, coś złego się stanie. Wielkoduszność to przebranie. Przywykniesz do tego! Dobrze, no czemu nie? Aaaa!
Jak tu pięknie, nic się nie zmieniło. A nawet jeszcze piękniej. Mo, Yuko! O, Mia! Bardzo za wami tęskniłam. A my za tobą, Mia. Gdzie twój wodny błysk? Pokonaliśmy Panterę, zapomniałaś? Nie potrzebujemy już broni. W Centopii panuje pokój. Prawdę mówiąc, trochę mi brakuje tego. Piu, piu, piu. Słońce świeci, jednorożce bezpieczne. Nic nie może mi zepsuć nastroju. Co to? A, o, Fadul! Wybacz, wasza wysokość. Przerobiłem wodną kopułę na zraszacz do trawy. I muszę jeszcze tylko... Dzięki, Mia. Mia, miło cię widzieć. Cóż za niespodzianka. Cieszymy się, że wróciłaś, Mia. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Ależ skąd? Oczywiście, że nie. Tak naprawdę to szukam Onchao. Onchao opuścił nasz krater. Mieszka teraz z innymi jednorożcami. O, to wspaniale! Ucieszy się, jak cię zobaczy. Leć się z nim przywitać. Już się robi. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Pa! Pa, Mia! Wróciłam! Tak się cieszę, że znowu cię widzę. A gdzie on, Chao? Ej, ej! Już dosyć, wystarczy! Witaj, on, Chao. Ja też tęskniłam. Powiedz, o co poszło tobie i Esko? Nie wiecie, że w Centopii panuje teraz pokój? Ale Esko, to nie wina Onchao, że ma skrzydła. Bez nich nie byłby tym, kim jest. Ojej! A co to może być? Mogę? Dziwnie wygląda. Ciekawe. Cokolwiek to jest, płynie w tę stronę. Chodź, lepiej sprawdźmy. Wezwijmy Mię. Do Mi! Wiem, jak bardzo boli brak akceptacji, Onchao. Miałam dokładnie tak samo w mojej szkole. Ale w końcu udało mi się znaleźć dwoje najlepszych przyjaciół, jakich mogłam sobie wymarzyć. Po prostu musisz być sobą. Mo i Yuko! Ach, niedługo cieszyliśmy się spokojem. Muszę lecieć! Na razie! Wow! A co to takiego? Też chcielibyśmy wiedzieć. Tylko nie za blisko. Witajcie, panie i panowie. Wejdźcie i na własne oczy zobaczcie najbardziej egzotyczne zwierzęta w najwspanialszym przedstawieniu w dziejach. Jestem król Reynor. Królowa Majla. Miło poznać. Ha? Jestem zaszczycony. Proszę mi wybaczyć tę niespodziewaną wizytę. Kłania się dyrektor cyrku, jedyny i niepowtarzalny Rixel. A to jest Fantopia. Przybyłem tu, by zaprosić wszystkie elfy z Centopii na najwspanialsze cyrkowe przedstawienie, jakie kiedykolwiek widział świat. Przestrzeń osobista! Przestrzeń osobista! Tukito, do mnie! Wybacz, czasem bywa nieco zbyt wylewny.
Witamy w Szentopii, Rixel. O, serdecznie dziękuję, wasza wysokość. Poznajmy się bliżej. Wybierzemy się na wycieczkę? O, z przyjemnością. No, Yuko, zaopatrzcie proszę naszych gości w świeże owoce i źródlaną wodę. Mogę pomóc? Proszę. To doskonała okazja, żeby wypróbować rakietowóz. To mój najnowszy wynalazek. No dobrze, Fadl. Wow. On Chao musi to zobaczyć. Lecę po niego. No już, ruszaj, mały. Dobrze wiesz, po co tu jesteśmy. Chao, wiem, co może poprawić ci nastrój. Do Szentopii przybył cyrk. Co się dzieje, Chao? Biedaczek przekonał się na własnej skórze, że nie wolno zjeść zbyt wielu jagód Golteri. Dziwne to było. Tak, mógłby ci podziękować. Wstrętne, wścibskie, wredne elfy i te ich koszmarne, obrzydliwie magiczne jednorożce. Muszę się jakoś wydostać z tej przeklętej wyspy. Gdybym tylko miała jakąś łódź, albo balon, albo... coś takiego. Dlaczego my musimy targać te rzeczy? Jeju, to jest strasznie ciężkie. Suchnie. Przebrzydłe elfy. Co powiedziałaś? Nic nie mówiłam. Dobrze, powoli, spokojnie. Ej, Fadl, zejdź gdzieś na bok. Ostrożnie. Hej, uważajcie! To moje musujące turbopaliwo. A to nowoczesny głowochron. Osłania mój niezwykły mózg. Czas na plan B. Właśnie tu dzieją się te wszystkie niezwykłe rzeczy. A co jest tam? Zwierzęta, ale pokażę je następnym razem. A właśnie, o ile mi wiadomo, w Szentopii także można spotkać niezwykłe stworzenia. Jaki by tu podać przykład? Jednorożce. Jednorożce to bardzo nieśmiałe zwierzęta. O, niezwykle rzadko udaje się je zobaczyć. Jest jakiś sposób, żeby wywabić je z kryjówki? Żeby można było rzucić na nie okiem? Z drogi! Jest o! Jak tak można? Co on wyprawia? Gdzie jest Fadl? Przynajmniej głowochron się sprawdził. Moje obrażenia nie doznały mózgu.
Smok! Jesteśmy nieuzbrojeni! Spokojnie, młode elfy! Gorga jest moją główną atrakcją. Nie jest niebezpieczna. Nie wygląda jakoś... No cóż, robi się troszeczkę nerwowa, kiedy przerywa jej się drzemkę. Zostawmy ją, niech jeszcze pośpi. Wiesz co? Nie do końca podoba mi się ten cały Rixel. Mnie też. Poszedłeś popływać? Z rurką do nurkowania? Coś nadzwyczajnego. Już rozumiem, mój mały. Ta, witaj. Spójrz, coś tu dla ciebie mam. Gdy straży brak, coś złego się stanie. Wielkoduszność to przebranie. Odsuń się! Przestraszyłeś go! Niezwykle płochliwe stworzenie. Pozwól mi go dotknąć! Nie! Onczo, uciekaj! O, nie bądź taka podejrzliwa. Przecież go nie skrzywdzę. Wracajcie tu! Śmiechu warte! Bardzo dziękuję za uzupełnienie zapasów i pomoc. Teraz już sobie sam poradzę. Żegnam! To wszystko? A co, nie wystarczy? Spędziłem cały dzień... tak, przepraszam. Mam coś do załatwienia. Teraz musicie już iść. Dziękuję! Może jest trochę dziwny, ale nawet go lubię. No, nareszcie sami. Wspaniałe wieści! Panie? Jak śmiesz mi przeszkadzać? Panie, znalazłem go, skrzydlatego jednorożca! Czy aby na pewno? No, nie wygląda tak, jak go opisałeś. Nie jest czarny i to jeszcze źrebak, ale ma piękne skrzydła. Intrygujące. Zatem to nie jest skrzydlaty jednorożec Ono, ale być może znalazłeś jego potomka. To możliwe. Sprowadź skrzydlate źrebie do dystopii, a twoje życzenie się spełni. I stanę się mrocznym elfem, takim jak ty? Pełnoprawnym członkiem społeczności mrocznych elfów. Ze wszystkimi przywilejami i będę mieszkał w dystopii? Masz na to moje słowo. Coś nadzwyczajnego! Dystopia. Kraina ciemności i zniszczenia. Chciałabym tam wrócić. Daję ci czas do następnej pełni. Jeśli mnie zawiedziesz, wszystko stracisz. Swoją cenną miksturę, zwierzęta i pływającą wyspę. Gargona! Witaj, panie. Kim jesteś? Mrocznym elfem, uwięzionym tu w Sentopii. Zleciłem twojej królowej misję w Sentopii już dawno temu. Ale Pantea nigdy się nie odezwała. Proszę o wybaczenie. Nie odpowiadam za jej porażkę. Ja chcę tylko wrócić do domu. Jeszcze nie. Nadal możesz być użyteczna. Nie ufam temu paplającemu, głupiemu Rixelowi. Przepraszam, ja wszystko słyszę. Pomóż mu schwytać skrzydlatego jednorożca, a będziesz mogła wrócić do dystopii. Dziękuję, panie.
zdaje się, że jesteśmy na siebie skazani. Wielkoduszność to przebranie. Słowa wyroczni muszą dotyczyć Rixela. On Chao go nie lubi. Tego jestem pewna. A ja myślę, że on coś ukrywa. Ale król na pewno już go przejrzał. Idziecie na przedstawienie? Bo ja się wybieram. Chyba nie. Czyli będą potrzebne dowody. Jaka szkoda, że musisz już wracać, Mia. Fajnie było znowu was zobaczyć. Nie martwcie się. Niedługo do was wrócę. Dowiemy się, co tak naprawdę kombinuje Rixel. Na razie, Mia. Trzymaj się. O, Mimi, szkoda, że nie mogę cię tam zabrać. O, cześć! Au. Nie robię tego celowo, słowo. Ale przez to nie boli mniej. To od początku. Jestem Mia. A ja Mario. Może chcesz się przejechać? Jasne. No to masz pecha, bo nie chcę odpalić.